Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Ojciec Szymon Chiżycki, benedyktyn, opat tyniecki, zapytany ostatnio przeze mnie standardowo, jak się modlić, by zostać wysłuchanym, odpowiedział, że kiedy prosimy o coś, prośmy zawsze w imię Jezusa. Co to znaczy? To znaczy, że powinniśmy prosić, by to, czego pragniemy w życiu, spełniło się zgodnie z wolą Boga Ojca. Jezus zawsze spełnia te prośby, które powiększają chwałę Jego Ojca. A Bóg pragnie dla nas tylko dobra. I wtedy, kiedy prosimy w imię Jezusa, spełniają się prośby, które tak naprawdę powiększają potencjał dobra w naszym życiu. Wola Boga zawsze jest pełna troski o człowieka.